Zadanie 15. Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt. Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jakie jest pole tego wielokąta? Ten wielokąt możemy podzielić na kilka innych. Tutaj jest prostokąt. Tutaj trójkąt, a tutaj drugi trójkąt. Boki tego prostokąta mają długość 3 cm i 6 cm. W takim razie jego pole to 3 cm razy 6 cm, czyli 18 cm kwadratowych. Podstawa tego trójkąta ma długość 2 cm, a wysokość tyle samo co bok prostokąta, czyli 3 cm. Pole tego trójkąta to 3 cm razy 2 cm przez 2. To 3 cm kwadratowe. Podstawa tego trójkąta to 6 plus 2, czyli 8 cm, a jego wysokość ma długość 2 cm. Czyli jego pole to 8 razy 2 przez 2. Pole tego całego wielokąta to suma tych trzech pól. 18 plus 3 to 21, 21 plus 8 to 29 cm kwadratowych. Czyli odpowiedź C. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.